Cześć, dzisiaj wpadłam na pomysł, w sumie późno wpadłam na ten pomysł. Godzina 8 wieczór, byłam właśnie na spacerze i tak wracając sobie pomyślałam, że nie nagrywałam bardzo długi czas coś takiego jak 7 dni, 7 stylizacji. A wiem, że coś takiego mogłoby być interesujące, więc dzisiaj zacznę, jest wtorek i tak jak powiedziałam jest godzina 8 wieczór, ale pokażę Wam dlatego, że makijaż mi się cały czas od rana w sumie trzyma. Dzisiaj miałam ochotę na coś mocniejszego też z tego względu, że nie tylko miałam klientki, ale też nagrywałam filmik, mierzymy i chciałam po prostu się w miarę prezentować, także makijaż nienaruszony i zaraz Wam pokażę outfit. No i tak jak mówię, to będzie cały tydzień, jeżeli będę się przebierać nawet w ciągu dnia, to też Wam będę pokazywać, update'ować, także mam nadzieję, że ta seria będzie Wam się podobać. Okej, i mój outfit dzisiejszy na wtorek prezentuje się tak. To jest kombinezon, którego ja kupiłam lata temu w Primarku. Raczej go już nie dostaniecie. Ma on regulowane ramionczka, jest on taki cały. Tutaj jest już na mnie trochę za luźny. Pamiętam, że go kupiłam i on był na mnie taki idealny, na zasadzie był opięty, ale nie był zbyt opięty, był taki idealny. Później go nie nosiłam przez około 2-3 lata, bo przytyłam i teraz jak schudłam, to jest on taki idealny, na zasadzie luźny, mogę go mieć też do pracy, po prostu bardzo fajny. No i tutaj jeśli chodzi o moje buty, w związku z tym, że ja dzisiaj pracowałam, znaczy ja codziennie pracuję z domu, tutaj jakby nie ma jakiejś nowości, te buty raczej będą codziennie wyglądać tak samo. Natomiast pokazuję Wam właśnie w czym chodzę tutaj do pracy, czyli są to klapki takie, które mam je ozdobione kryształkami, bądź noszę papcie ciepłe. I właśnie nawet jak wychodzę z Sisi na spacer, to też dzisiaj chodziłam w klapkach. Ja uwielbiam chodzić w klapkach, uwielbiam chodzić w ogóle na boso, więc tak się dzisiaj mój look prezentował. No i do zobaczenia jutro! Dzień dobry, witam Was w środę. Ja już pomalowana, z włosami nic nie robiłam od wczoraj. Wczoraj je wyprostowałam i one co prawda mają zagięcia, bo nosiłam je też w kucyku w pracy, no to jeszcze się w miarę trzymają, także włoski proste, makijaż bardzo skromny, bo tylko i wyłącznie rzęsy, bez żadnych cieni, także tak się prezentuję dzisiaj, pokazuję Wam outfit. A mój outfit dzisiejszy to taki t-shirt, którego ja kupiłam w Tenby, jak byłam nad morzem, także on jest bezfirmowy. Kupiłam go po prostu w jakimś tam lokalnym sklepie. Do tego mam takie shorty jeansowe z New Looka. Wiecie co, one mnie trochę wkurzają. Tak się zaginają i w ogóle, więc chyba je oddam. O zobaczcie, widzicie ten materiał tutaj? Tak się dzieje, jakoś tak dziwacznie, tak samo tu. Jakoś tak jest taki nadmiar materiału. Tutaj to jest obcisłe, a tu jest, słuchajcie, nadmiar materiału. Denerwujące są, więc wypiorę je i oddam do second handu. Ale jeszcze dzisiaj ponoszę, bo ubrałam krótkie spodenki, tylko dlatego, że naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. Cały tydzień ma być bardzo ciepły, więc ja się cieszę, że zrobiłam porządek w szafie i mam naprawdę byłam zaskoczona, że mam fajne ciuchy, więc tak, shorty, no i mam swoje papcie, czekam, bo dzisiaj mam dwie klientki pod rząd, także czekam na klientki, będę chodziła w kapciach, a jak będę szła na spacer, to standardowo, słuchajcie, klapeczki. Raczej się nigdzie dzisiaj do miasta nie wybieram. Wyjdę na ogródek, chcę się trochę opalić. Znaczy posiedzieć, wiecie co, nawet tak o po prostu na słoneczku złapać trochę witaminy D. Także to było to. I jeszcze sobie może wybierzemy perfumy i chyba wezmę sobie te z Lancome. To jest ta edycja, jak one się nazywają? La Vie Est Belle?
I to jest ta edycja Holo? Czy Krystal? Coś takiego. I one są spoko, one są takie świeże, trochę kwiatowe. Takie na dzień bym powiedziała spoko, nieprzytłaczające. O, trzy psiknięcia. Przypominają mi trochę taki holiday nad morzem. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego mi się tak kojarzą. No, także kochani, to był wtorek, środa. Środa, no i widzimy się jutro w czwartek. Mówiłam, że nigdzie nie wychodzę, ale jednak wychodzę. Jest godzina trzecia, ja już jestem po pracy i postanowiłam iść do Aldiego, a że jest to kawałek drogi, to muszę ubrać wygodniejsze buty. Także mam trampki, słuchajcie, konwersy. Tak się to prezentuje. W sumie czarne byłyby lepsze, ale spoko. Dawno ich nie miałam na sobie, więc zakładam je. No i mam plecak, który będzie mi przydatny. Nie jest on jakiś, wiecie, mega fashion. Dostałam go, słuchajcie, od Pixi, jak przyszły jakieś tam kosmetyki. I powiem wam, że go bardzo często używam właśnie na zakupy. Nawet jak go bym pobrudziła czy porwała, nie szkoda by mi go było. Ale jest bardzo przydatny. Także słuchawki do uszu i idę, bo muszę też nadrobić kroki, bo póki co mam 4,5 tysiąca. Cześć kochani, witam was w czwartek. Ja dzisiaj mam taki makijaż. Nagrywam też dzisiaj vloga, więc jak macie ochotę zobaczyć, co dzisiaj robiłam. Z tego względu, że mam luźniejszy, naprawdę luźniejszy dzień. Mam tylko jedną klientkę, więc zaplanowałam sobie wyjście na miasto, ponieważ potrzebuję kupić parę rzeczy, które już mi się skończyły. Mam denko, więc muszę zajść i do Butza, i do Superdraga, więc idę na miasto. I też w związku z tym, że nagrywam, postanowiłam się ładniej pomalować, troszkę po prostu mocniej i też ładniej ubrać, bo będę wychodzić. Teraz w tym momencie wychodzę na razie na spacer, idę z Sisulką, a za godzinę mam tą jedną klientkę, kończę i będę szła na miasto. Także pokazuję wam outfit. Mam taką bluzkę na sobie z firmy Biba. Jest to dość droga marka i nie wszędzie dostępna. Kupiona naprawdę lata temu, ale jej nie nosiłam, bo była za bardzo na mnie opięta. Teraz jest na mnie dobra i ona jest dwustronna. Jak widzicie, z jednej strony ona jest złota, natomiast jak zrobimy tak, to ona się staje srebrna. Ja ją lubię nosić tak pomiędzy, o, w ten sposób. Także to jest firma Biba. Tutaj mam spodnie takie z dziurą na kolanie od Fashion Nova i Vansy. Także ja się tak prezentuję. Perfumy na dziś, na co ja mam ochotę, może wezmę sobie, mam tutaj taką miniaturkę Moschino, o. Także troszeczkę na siebie wyleję tych perfum. Są takie wiosenno-letnie te perfumy, delikatne, takie świeżo-kwiatowe. No, w takim właśnie stylu. No i dobra, to by było na tyle dzisiaj. Wychodzę na miasto i bardzo świeci słońce, więc zakładam moje okulary, ale nie pytajcie skąd są, dlatego że mają z 10 lat i prawdopodobnie gdzieś na AliExpress albo wiecie, te wszystkie jakieś tam tanie stronki internetowe, ale są takie wielkie, uwielbiam je. Cześć kochani, witam was w piątek. Dzisiaj, jak widzicie, jestem bez makijażu, bez uczesania. Wyszłam niedawno spod prysznica, głowę umyłam. Jeszcze jest wilgotna, także ja sobie związałam włosy, bo dzisiaj nie mam potrzeby wyglądać, jak to się mówi, malować się i tak dalej. Jest przede wszystkim bardzo ciepło. Mam też zaplanowane, że dzisiaj będę nakładała samoopalacz dosłownie za 3 godziny jakoś, więc pomyślałam sobie, że nie ma sensu nakładać makijażu specjalnie dla filmu, bądź po prostu, no nie ma sensu, nie ma po prostu sensu, więc pomyślałam sobie, że tak czy siak ja się nie wstydzę chodzić bez makijażu, moja cera wygląda dobrze. Także nie ma tragedii.
Ja się właśnie wybieram na zakupy, jadę do D-Ranch, także potrzebuję parę rzeczy. I w związku z tym ubrałam się bardzo wygodnie, luźno, także już Wam pokazuję mój outfit. A więc mam na sobie taki oversize'owy t-shirt, którego kupiłam w Primarku i on był w sumie na dziale piżam, ale to jest taka, wiecie co, w 100% chyba bawełna. I ona świetny jest, Bambi, świetny jest, mi się on bardzo podoba i ja go noszę właśnie nie do spania. Myślę, że w związku z tym, że jest to bawełna, spoko jest na właśnie ciepłe dni, bo człowiek się nie poci, jest tutaj, wiecie, przewiew i tak dalej, więc lubię go, tym bardziej, że nie jest jakiś przezroczysty. Do tego mam spodenki takie a la leginsy, tylko krótkie. Tutaj mam moje blade nogi, które już dzisiaj będą opalone, i czarne wansy. Do tego oczywiście mam mojego Neverfulla, nigdy się z nim nie rozstaję, nieważne jaki outfit noszę. Także perfum też nie zakładam, dlatego że nie ma sensu, nie chcę się, wiecie, psikać tutaj, bo tak jak powiedziałam, niedługo będę się smarować samoopalaczem. Więc ja uciekam i widzimy się jutro. Cześć kochani, witam Was w sobotę. Tak, dzisiaj jest sobota. Ja się pomalowałam bardzo delikatnie, swoje rzęski, piękne, długie. Robiłam dzisiaj film Mierzymy Fashion Nova, więc chciałam też ładnie wyglądać do filmiku. Ja dzisiaj w tym momencie właśnie wybieram się do koleżanek, ponieważ robimy sobie grilla, jest piękna pogoda. Myłam rano włosy, więc... po prostu związałam je chwilowo w kucyka. Nie wiem, co będziemy robić później, bo być może po grillu będziemy wychodzić na miasto, na imprezę. Więc możliwe, że jeszcze będę coś dogrywać. Ale to zobaczymy. Pokazuję Wam outfit na chwilę obecną. Mam na sobie koszulkę H&M, spodenki H&M i klapki. Bardzo wygodnie i luźno, dlatego że chcę się czuć na tym grillu właśnie w taki sposób. Jak będę miała się przebrać, to się przebiorę po prostu. Także póki co tak się prezentuję i jak coś, to wrócę i pokażę Wam outfit of the night. A outfit of the night jest taki, że cały outfit jest fashionowy, dosłownie cały. Torebka, gorset, jeansy i sneakersy są z Fashion Nowy. Niedługo będzie Mierzymy Fashion Nowy, także zobaczycie jeszcze więcej, ale pomyślałam sobie, że właśnie się tak dzisiaj ubiorę, bo bardzo mi się podoba ten styl. Powrót do przeszłości, tak nosiłam się jako nastolatka i nie przeszkadza mi nosić tak się teraz. Cześć kochani, witam Was w niedzielkę. Dzisiaj jest lajtowy dzień. Ja nie mam w planie nic wielkiego. W sumie to podejrzewam, że tylko pójdę na spacer i to tyle. Bo pogoda w sumie jest taka szaro-buro i ponuro, więc jakoś wielce na nic nie mam ochoty. Może jutro coś pokombinuję, bo jutro jest poniedziałek, mamy bank holiday, ale to zobaczymy. Ja dzisiaj się z domu nie ruszam, także wyglądam jak wyglądam. Będę musiała jeszcze umyć głowę po imprezie, także ja sobie siedzę, chilluję, ogarniam trochę w domku. Taki właśnie był też plan na dzisiaj. Także ja odpoczywam, wstawiam zmywarkę, muszę poodkurzać, muszę, tak jak powiedziałam, trochę poogarniać. I już Wam pokazuję outfit. Outfit w domu, nic specjalnego, getry krótkie i taki oversize'owy t-shirt. Te spodenki kupiłam bodajże na Asosie, a ta bluzka to jest Fashion Nova. Także nic specjalnego, papcie. Mega wygodny outfit do chillowania do domku. Ja lubię właśnie w taki sposób, taki właśnie luźny, sobie siedzieć. Podejrzewam, że Wy też.
Także widzimy się jutro. Wychodzimy właśnie na spacerek. Ubrałam sobie kurtkę, bo w sumie to jest trochę chłodno na dworze. Jest to taki szaket z Tesco i mam takie klapeczki z Fashion Nowy. Moja nowość. Bardzo wygodne i leciutkie. Mega. Będzie mierzymy, więc będziecie widzieć, co to za klapki. Mamy z Sisulką za sobą długi spacer, więc postanowiłam po spacerze wziąć prysznic, umyć sobie głowę i pokazać wam moją piżamkę, bo jest taka cute. Z takimi kotkami. To jest ten kotek z Disneya. I do tego były takie spodenki. I kupiłam tą piżamkę w Primarku. Także ja jestem gotowa, jest godzina 7. Będę sobie chillować. Na chwilę obecną oglądam na BBC Player The Cans o takiej bardzo bogatej rodzinie. Między innymi on jest championem w boksie. Także oglądam sobie trochę takie reality show jak The Kardashians, więc spoko, tylko że oni akurat mieszkają tutaj w UK. No, także ja sobie chilluję i tyle. No, pomyślałam, że wam pokażę, bo nie dość, że mi się piżamka podoba, to przebrałam się. Także, no. Cześć kochani, witam was w poniedziałek. Jest dzisiaj bank holiday i co prawda ja nie miałam w planach pracować, ale wczoraj napisało do mnie dwie klientki i bardzo im zależało na tym, aby przyjść w tym tygodniu, więc w związku z tym, że jakby nie miałam nic zaplanowane, to mówię, dobra, przyjmę je, ponieważ w tym tygodniu mam tak dużo ludzi, że nie mam naprawdę gdzie tych klientek wcisnąć. Więc w związku z tym pracuję dzisiaj, może nie jest to jakoś bardzo dużo, bo jest to dwie klientki, ale pracuję, więc się pomalowałam i ubrałam jak do pracy. Tak wygląda mój makijaż, delikatne rozświetlone oko, różowe usta, a mój outfit to jest outfit do pracy, mam taką swoją koszulkę So Beauty. Jak również leginsy. Leginsy są z Marks & Spencer. Jakby ktoś szukał dobrych leginsów, to polecam właśnie wam Marks & Spencer. Moim zdaniem mają najlepsze leginsy ever. Także z włosami nic nie robię, ja je wczoraj myłam. I one są takie puszyste, nic z nimi nie robiłam. Także tak, ja kochani będę kończyć. Dlatego, że jutro jest wtorek i minęło 7 dni. Także będę kontynuować. Dajcie znać, czy wam się ta seria podoba. Bo jeżeli wam się podoba, to będę wrzucać raz na jakiś czas. Także ja się z wami żegnam. Dzięki. A jeszcze się pochwalę, zanim pójdę. Kupiłam taki fajny obraz w The Ranch i go ozdobiłam też cyrkoniami. Zobaczcie. Tu są cyrkonie, tu są cyrkonie. O, także mój beauty pokój zyskał jeszcze makijażowe takie, makijażowy obraz. Także kochani, dzięki za dzisiaj, dzięki za cały tydzień. Widzimy się już niedługo. Pa!